Mało, że zaczął grać na tym instrumencie, to ten instrument tworzy. Teraz jest twórcą tego instrumentu i nie tylko, bo wszystkie piszczałki jednootworowe, dwuotworowe, wielkie fujary po prostu grają w jego rękach i w rękach uczniów, młodych chłopaków, którzy fascynuje instrumentarium pasterskie. Krzysiu, jeszcze chyba słowa? Chcesz powiedzieć? Bardzo prosimy. Piszczałki chodzili w grę, to doszło do pisania, natomiast jeśli chodzi o to, jestem uczniem Piotrka i bardzo dziękuję, że zgodził mnie, może nie tak, by się też chciało o tym instrumencie grać, ale powiedziałem, że już muszę sobie sam, żeby tak, tak udało mi się zrobić, jak na razie się uczy do tego grać, więc... Uczy się grać, ale powiem tak szczerze, że na początku, nieraz to było tak, że tą swoją upartością, tą swoją właśnie zawziętością, że kochasz to, że chciałeś, żeby to marzenie się spełniło, przyjeżdżałeś, nie powiem, bo nieraz było tak, że Piotrek miał coś zrobić dla mnie, a więcej czasu spędzał na tym, żeby coś tam pokazać, ale cieszę się z tego i życzę z całego serca, żebyś dalej realizował to, co robisz. I żebyś następnym pokoleniom to przekazał. Bardzo ci serdecznie chciałam pogratulować w imieniu wszystkich i wielkie brawa, bo to też początki. Pani Krzysiu zrobił czworok instrumentów, następnym świętem w drodze. No lepiej go do zasiewania nauce grać. Ale ten Ocowski, jak dzwonił, to mu nie stroił. Stroją się przy okazji, rozegrał, także jest świetnym ludziom. Brawo dla Krzysia, Krzysiu.